Nie możesz zaręczyć, że czyn, który wykonywał wczoraj, chciałby się powiedzieć, dzielny poseł Brown, jest rzeczywiście czynem odwagi. A co jeżeli jest czynem prowokacji? Takie czyny budzą pragnienie odwetu. Konsekwencją takiego czynu może być zdjęty w Sejmie krzyż, który mimo wszystko jest. I nie jest jako zamiar pana Brauna, ale pan Braun nie mówi o sobie, że jest z narodu, że ma przodków z narodu, o historii, których wyraża znak. Jeśli nie Chanuki, bo ja nie znam tamtych wszystkich żydowskich zwyczajów, to inny znak. Nie wszystko musi być czyste. Parlament polski to nie Kneset. Ale jeżeli ktoś jest parlamentarzystą, to się rzeczy załatwia na sposób parlamentarny. Najpierw uczy się tego nas. Taki czyn rodzi pragnienie odwetu. Odwetu w ludziach, którzy nie mogą się oprzeć o łaskę uświęcającą i o przebaczenie w imię Jezusa Chrystusa. Muszą działać z perspektywy siły, czyli muszą przyłożyć. Jeżeli przyłożą, to w nas budzi się znowu kolejny pragnienie odwetu. I wtedy już jest wojna, jest koniec. Pan Grzegorz Braun nie profanował żadnej świecy. Po prostu polski parlament to nie jest Kneset. Nie profanował. Okazał znak sprzeciwu. I ze względu na konkretne wydarzenie, historię, nie ze względu na brak szacunku do drugiego człowieka, innego narodu, innej religii. Ale sprzeciw. Że to jest Polska, a nie Izrael, nie Tel Awiw. Gdyby ktokolwiek zniszczył krzyż, byłby klangor na świecie? Byłby monit od prezydenta Stanów Zjednoczonych? Sędziowie by mówili o czynie małej szkodliwości społecznej i że był to tylko artystyczny wyraz. No szkoda, że pan Braun tego nie ubrał, że kręci film. Też by mu to nie uszło. Pytanie, po co to robi? Są ci, którzy mówią, że panu Braunowi nie można wierzyć, że to perfidia jest. Trudno ją podejrzewać, ale brak rozumności może być. Zacietrzewienie może być. A jeśli nie, to jest sprzeciw. To należy powiedzieć Bogu dzięki za dzielnych Polaków. Oby tak inni. Oby tak wielu. Czyściło przestrzeń w Polsce. Ale jak? Z grzechu, z fałszywej religii, z fałszywych bożków, jeżeli by czyn pana Grzegorza Brauna płynął z katolickiej wiary i nie byłoby tam tych braków, o których mówiłem, że mogą być. To jest czyn pochwały godny i oby każdy Polak katolik potrafił tak uprzątać przestrzeń wokół siebie z grzechu, a przynajmniej wskazywać na niego i ryzykować imieniem i zdrowiem i że go okrzykną antysemita i co z tego? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Rzecz, że Bóg prawdziwy, objawiony, Bóg w Jezusie Chrystusie, Bóg nasz, Jezus Chrystus, nasz Król i Pan, Król Żydowski. Niech żyje Jezus Chrystus, Król żydowski i polski, i każdego narodu i państwa. Amen. Matko Najświętsza, Przewodniczko Adwentu, módl się za nami w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.